Czy masz już plany na Sylwestra? Mamy plany na Sylwestra. W tym roku pracowicie prowadzimy Sylwestra, więc bardzo się cieszymy, ale to będzie takie połączenie przyjemnego z pożytecznym, bo o godzinie 12 już po wzniesieniu toastu będziemy mogli rozpocząć też dla nas tą prywatną część uroczystości, więc idealne połączenie, trochę w pracy, a trochę prywatnie. A jaki był dla Ciebie rok 2016? Oj, 2016 rok to był jeden z bardziej energicznych lat w moim życiu. Dużo się działo, nie tylko zawodowo, ale też prywatnie. Więc to był taki rok, po którym mam nadzieję trochę odpocząć, ale był piękny. Jakieś postanowienia noworoczne? Ja nie robię postanowień noworocznych. Ja bardzo tego nie lubię. Ja uważam, że jeżeli coś chcesz, to zacznij to robić od dziś.